Słuchajcie, a propos vlogmasów. Nie robię ich, bo vlogmasy w założeniu, w moim odczuciu są dla mas, a mój kanał nie jest dla mas, co widać i czuć. A propos, witam Was w nowym vlogu, zapraszam Was do dalszej części. A propos vlogmasów. W moim odczuciu vlogmasy, nawet w tytule vlogmas, są dla mas. Mój kanał, jak widać i czuć, nie jest dla mas. Takie było jego założenie. Nie było żadnego założenia, słuchajcie, mojego kanału. Moim założeniem było po prostu to, że lubię zdjęcia, lubię filmować. Zawsze w rodzinie byłam takim rodzinnym filmowcem. Lubię gadać, dzielić się wiedzą i po prostu możliwość dzielenia się publicznie tym, co myślę, jak postrzegam świat, po prostu sprawia mi frajdę. Więc a vlogmasy w założeniu, przynajmniej ja to tak odbieram, to jest dla mas. Właśnie nawet na moim kanale są filmy, no i o czym jest mój kanał? Jest o życiu po prostu, to jest zapis moich myśli, mojego postrzegania, moich wydarzeń większych, mniejszych, z którymi chcę się dzielić i zapisuję je. To jest taki publiczny pamiętnik wideo, tak? Ja w dzieciństwie pisałam pamiętniki, mam je do tej pory, a XXI wiek pozwala na coś takiego, tak? Daje taką możliwość i daje możliwość, że ten pamiętnik widzi światło dzienne. Kiedyś to pamiętniki się ukrywało. I to się zmieniło, mogłabym powiedzieć, że w dzisiejszych czasach pamiętniki mogą być publiczne, łatwiej o taki wydać taki pamiętnik publiczny, no niż kiedyś. Jeżeli byście się zastanawiali, to taka jest moja interpretacja, tak do tego podchodzę. No. Także tyle a propos vlogu. Słuchajcie, idę odebrać paczkę w ruchu, bo zamówiłam w Zebrze kosmetyki. Jest już jak ciemno. Także zobaczę. Takie koreczki. Idziemy po paczkę w ruch. Ale ciepło. Mówię, że znowu się ciepło zrobiło. Dobra, mamy to. Może tu? Może oświetlenie jeszcze? Nie wiem, słuchajcie, może później, za chwilę usiądę sobie tam na sofie, to wtedy powiem Wam a propos, bo w ogóle wydaje mi się, że w ogóle ostatnio dużo jest, wiecie, Eveline, vlogerek, bardzo dużo robi testów podkładów, wiecie, mgiełek i pomadek. A że ja w ogóle na okres zimowy i nie tylko, w ogóle lubię pomadki takie bezbarwne, w ogóle odżywiające na usta. Kiedyś Wam pokazywałam, mam jeszcze w torbie taki mint, który jest bestsellerem moim od lat. To nie jest Eveline, to jest Chapstick Mint, który jest sprowadzany, bo ja to zawsze kupuję na Allegro, bo to jest zapach, który nigdy nie wszedł do Polski. Mint. I to jest naprawdę mint. To jest jak guma, wiecie, miętowa. I już wiele razy ludzie pytali mi się, myśleli, że żuję gumę miętową, a to było po prostu ten Chapstick mintowy. I ja go mam. Ale tak pomyślałam, że do torebek, do kieszeni, zima, to przydadzą mi się pomadki. Słuchajcie, zaczęło się od pomadki, dobra, to może o tych pomadkach, a później Wam je pokażę nawet. Zaczęło się od pomadki Nude i że on ma właśnie fajne, wiecie co, zobaczcie, taki ma kolorek.
Tutaj gdzieś może w przebitkach pokażę Wam, jak wygląda na moich ustach. On wygląda jak lekko brzoskwiniowy. Podobało mi się, dlatego w ogóle kupiłam i zainteresowałam się tymi pomadkami, bo mają kwas hialuronowy. A jeżeli ktoś z Was jest dłużej tutaj na moim kanale, to wie, że kwas hialuronowy mgiełka z jaj używam i w ogóle bardzo dobrze działa na moją skórę. Więc dlatego kupiłam sobie nude. Ale że ten nude na moich ustach, ja dopiero w jednym z filmików ostatnio, co opublikowałam, co widzieliście, miałam tam nude i zobaczyłam, że on faktycznie na moich ustach to nie jest tak nude, tylko to jest, słuchajcie, taki lekki, brzoskwiniowy, marchewkowy, ale to w zależności od światła, bo jak ja go używałam w domu, pomimo że mam oświetlenie, no, takie jakie mam, no ale dość jasno, to słuchajcie, wydawało mi się, że w ogóle jest niewidoczny. Ale w świetle dziennym jest i to jest taki, na moich ustach to jest taki lekko marchewkowy. Teraz mam na ustach, słuchajcie, i że spodobała mi się ta formuła i byłam ciekawa tych pozostałych dwóch kolorów, to po prostu kupiłam. Żeby mieć właśnie do kieszeni, do torebki, wiecie, żeby nie szukać, bo to są tak jakby neutralne, zjadające się, tak, pomadki, bo to są ochronne, tak, SOS Expert, więc tak naprawdę one mają odżywiać, a te kolory są tylko takim małym dodatkiem, więc naprawdę nie ma większego znaczenia, którą mam na ustach. Teraz mam na ustach tą różową i w ostatnim vlogu widzieliście. I ona tutaj jest takim, wydaje się też, że jest takim ostrym różem, ale nie. Na moich ustach jest taka naprawdę delikatniutka, podkreślająca właśnie taką... Najbardziej mi się podoba, bo te usta są takie, wiecie, jak moje, ale z połyskiem. Takie zdrowsze, ładniejsze, bardziej nasycone. Dlatego ten pink, to powiem Wam, że najbardziej... To się wyostrzy? Wyostrzy najbardziej ten pink. No i podkusił mnie jeszcze ten red. No i powiem Wam szczerze, jeżeli z tych trzech, to ten red faktycznie jest największą jakby porażką, bo to tutaj, to jest nawet fajny kolor, taki żywy jakby, tak, czerwony. Natomiast na ustach u mnie wygląda normalnie, jakbym buraczki sobie rozciapciała. Nie wiem, czy to będzie widać to. Jak go nałożę na ten różowy, no to tak właśnie się rozmywa i jest lepszy. Ale będę go chyba najmniej, słuchajcie, używać. Nie wiem, czy tu widać, ale powiem Wam szczerze, że jeżeli chcecie kupić sobie jakąś pomadkę właśnie ochronną, odżywczą, to super, w czerwone bym nie celowała, bo to jest taki czerwony buraczkowy. Nude jest bardzo fajny, ale najmniej widoczny i tak naprawdę, jeżeli macie intensywny kolor ust, to będzie tak jak krem, nie będzie za bardzo widoczny, ale w świetle dziennym ja najbardziej zobaczyłam jego moc. Natomiast różowy jest moim zdaniem najbardziej neutralny, najbardziej pasujący chyba do wszystkich koloru ust. Także te dwie najchętniej będę używała. No ta to jest, nie jest porażką, ale jest najsłabsza, powiem Wam, bo ten kolor jest taki bardzo tutaj, jak nałożyłam na róż, to jeszcze spoko, ale tak to jak na gołe moje usta nałożyłam, to był po prostu taki buraczkowy. Taki średni, średni. Ale te jak najbardziej i fajna konsystencja. Zjadają się w ciągu dnia, ale wiecie, nie, te usta nie są tłuste, nie są, wiecie, jakieś no, spierzchnięte, to nie są, bo one bardzo odżywiają, tak łagodzą usta, więc nadaje lekki kolor, połysk i naprawdę można się mazać w ciągu dnia. Także tak a propos Eveline, słuchajcie. Natomiast jak zrobię Wam makijaż, bo właśnie tym, co z zebry zamówiłam, to chciałabym zrobić ginek. Ginek zawsze. Bo właśnie chciałabym zrobić makijaż, to powiem Wam, że kupiłam tą mgiełkę Eveline. Tu gdzieś Wam wstawię, tu czy tu, nigdy nie wiem gdzie pokazać. Słuchajcie, to powiem Wam, że to jest porażka. W ogóle pomijam efekt, bo ja stosuję
wiecie, mgiełki, to niekoniecznie mgiełki, które mają jakiś efekt wykańczający dla makijażu, to po prostu jest okropny tonizer. Po prostu jak ja psiknęłam, to normalnie woda na mnie chlusnęła. O właśnie, teraz wpadłam na pomysł, że właśnie zużyłam ziai, te jagody Akai i może przeleję po prostu, albo zmienię tylko, może będzie pasował ten atomizer, bo słuchajcie, w tych Eveline, bo one są dwóch rodzajów, złoty i taki różowawy i ja kupiłam ten złoty i to jest masakra. Te drobinki, jak nie dosyć, że jak pryskam, to leci woda, poczekajcie, może przeniosę, bo... Mówię o tej mgiełce, słuchajcie. Nie dosyć, że po prostu nie widać, znaczy przez sekundę widać drobinki, nie czuję żadnego efektu, słuchajcie, nawilżającego, łagodzącego, odżywczego dla cery, to i makijaż też mi się nie przedłuża, a najgorzej wkurza mnie to, że po prostu tu leci woda. O. Za dużo tego leci. Normalnie i zapach mi się nie podoba, jest taki sztuczny. No i dla mnie to jest porażka. Serio. I żadnego efektu nawilżającego nie widzę. Dobra, to tyle. Słuchajcie, o. To jest moje zamówienie. Idzie zebra. Nie wiem, jak to pokazywać. Może usiądę. O Jezus. O Boże. No tak mnie ta mgiełka po prostu leci, gdzie chce. I to jeszcze mało tego, że leci, gdzie chce, to leci takim dużym strumieniem. No nie. Moje mgiełki z ziai to dają po prostu mgiełkę. Poza tym tu jest zapach niefajny. Drobinki, tutaj to mam rozświetlacz, więc one tylko przez chwilę się pojawiają, wnikają, nie wiem, słuchajcie, najgorzej to mi przeszkadza ten atomizer, który jest beznadziejny i za dużo leci produktu i zapach też jest moim zdaniem zachemiczny, to jest chemia, nie oszukujmy się, tak, każda mgiełka w większej, każda mgiełka jest jakąś chemią, tak? Ale chodzi mi o to, że słuchajcie, że po prostu... No nie. No nie, to jest taka chemia, która dla mojego nosa nawet nie jest do przyjęcia. Bardzo nieładny, jakiś sztuczny, pudrowy... Bleh. Nie. No, to już zrobiłam recenzję, już nie będę do niej wracać. Nie wiem, może atomizer zmienię, ale... Zobaczymy, może go jeszcze użyję. Chciałabym, dobra, to nie wiem, jak Wam to pokazywać, czy tu, bo nie wiem, jakie to światło jest. Zobaczę, może się przeniosę tutaj na sofę. Właśnie, zrobię sobie kawę może i przeniosę się na sofę. To może dzienne światło będzie lepiej widać. Także słuchajcie, robię kawkę i robię sobie kawkę i przeniosę się może tam na sofę, będzie takie lepsze światełko. Sprawdzałam, jak się nagrało, nagrało się spoczko, ale zawsze, to taka moja wskazówka właśnie chciałam Wam powiedzieć, zawsze jak możecie, to światło dzienne jest najlepsze dla nagrywek, więc jeżeli się zbliżę bliżej okna, to będzie jeszcze lepiej widzieć. Będzie jeszcze lepsze widzieć. Boże. Słuchajcie, znowu zimno się zrobiło. Było tak jeszcze wczoraj ciepło, a dzisiaj normalnie mróz na szybach samochodu, że po prostu chyba to tak wpływa na człowieka. Dobra, robię sobie kawkę. Także te pomateczki, słuchajcie, naprawdę fajne. To jest porażka. Robię sobie kawkę. Nie wiem, w czym sobie zrobimy. No i... O, wiem! Nie wiem, wy chyba jeszcze nie widzieliście nawet, jak ja robię sobie kawkę latte.
Słuchajcie, kubek. Już dawno go mam z Home & You. Uwielbiam go. To jest taki świąteczny, śnieżny kubek biały. O, Jean tam coś robi. Nie wiem, gdzie was postawić. Może to było właśnie najlepsze. O. Dobra. Co mam dźwięku? Tutaj sobie wlewam mleko. Sprzęt, który za każdym razem trzeba czyścić oczywiście do mleka. I będziemy spieniać. Ona. Zaleję. Tak sobie robię moje latte. No i jak tutaj jest, to sobie wyjmujemy. To idzie do mycia. To od... Jeszcze tutaj sobie... Także słuchajcie... Kawka gotowa. Zamieszana. Ja nie słodzę. O Boże. Nie wiem. Mało tego, nie słodzę, to nie słodzę, słuchajcie, ale ja używałam najgorsze zło, czyli używałam, słuchajcie, słodzika. Jest na moim kanale stary filmik, jak udało mi się, słuchajcie, pozbyć, wyeliminować słodzik z mojej diety, tak? To było coś najgorszego, co myślę też miało bardzo duży wpływ na moje migreny i tak dalej, w ogóle na moje zdrowie. Powiem Wam, że mały sekret, różne ludzie mają sposoby, żeby coś wyeliminować ze swojej diety, ale u mnie, w moim przypadku, to była woda. Więc dlatego zawsze wiem, że jeżeli nie piję wody odpowiednią ilość, to mój organizm po pierwsze jest nienawodniony, nie ma dobrej filtracji i ja mogę się słabo czuć. I to będzie nasilało się z czasem. I do tego właśnie, jeżeli nawiązując, słodziki, cukier, w pozbyciu się tego pomogła mi woda. Moim lekarstwem dosłownie na niesłodzenie napojów, kawy, herbaty, herbaty w ogóle nie słodzę, była woda. Podlinkuję Wam ten filmik. On ma, nie wiem, z 2 lata chyba. Albo, no, 2 lata. Robiłam ten filmik po prostu co, jaki miałam sposób, jak wyeliminowałam słodzik. Ten vlog właśnie chciałam, żeby był po prostu taki kosmetyczne, żeby pokazać Wam, co zamówiłam, a tak naprawdę jeszcze nie przyszło to, co zamówiłam w Glam Shopie, ale to właśnie te rzeczy, które przyjdą mi z Glam Shopu, to one są potrzebne właśnie do tego kosmetycznego takiego makijażu, który chcę zrobić. Tak, i właśnie wtedy zrobię, no już pokażę Wam, co przyszło mi z Glam Shopu i zrobimy taki makijaż właśnie tymi rzeczami, które zebry zamówiłam i tak dalej. I tak sobie makijaż do kawy zrobimy, pogadamy, co tam słychać, co się zmieniło, co się nie zmieniło, co się może zmienić. I tyle. Może jeszcze w tym vlogu, słuchajcie, bo to jest taki zakupowo-kosmetyczny vlog, chciałabym Was przestrzec. Pokażę Wam, co kupiłam z Rossmana. Nie wiem, gdzie ją postawić, żeby była widoczna. O, słuchajcie.
Ta choineczka w Rossmanie kosztowała jakieś 16-17 zł. I była przecena. Widziałam, dosłownie ją jedną kupiłam, bo szłam po tą trzecią pomadkę z Eveline i zobaczyłam te choinki. A nie wiem, jeżeli ktoś z Was jest dłużej na kanale, to ja w zeszłym roku w Rossmanie byłam i filmowałam nawet te, nawet chyba na miniaturce jest ta choinka. I słuchajcie, nie wiem, że słuchajcie, a propos tej choineczki i zobaczyłam właśnie, że jest na przecenie i kosztuje niecałe 13 zł, tak? A kosztowała prawie 20 zł, tam 18 coś czy 17 coś, nieistotne, tak? Była promocja i to było, promocja wynosiła 3 zł taniej. Więc skusiłam się, bo ona już mi się od zeszłego roku podobała i jakoś tak drożej kosztowała, albo to było jeszcze przed przecenami, nieistotne, słuchajcie. I poszłam do kasy, a że miałam tylko tą choinkę właśnie i tę trzecią, tą pomadkę, którą Wam pokazywałam, z Eveline, to wziąłam sobie tak samoobsługowy. I wbijam sobie tą pomadkę i wbijam tą choinkę i słuchajcie, i patrzę, że nie jest przeceniona. Wołam panią, mówię, że te choinki są przecenione, a tutaj w systemie jest stara cena, nieprzeceniona. Ona mówi, a to chyba niemożliwe, może ktoś przestawił te choinki. Ja mówię, nie proszę pani, bo ja czytałam etykietkę i brałam tą choinkę tam, gdzie stoją choinki, więc to raczej jest niemożliwe, ale proszę, pójdziemy, zobaczymy. Ona mówi, dobrze, pójdziemy. No i poszła, ja mówię, tak, faktycznie. Słuchajcie, mówi, dobrze, to ja zaraz zawołam kierowniczkę, czy tam ktoś, kto może tak to wykasować. I wiecie co, pomijam to, że przyszła ta pani, która to miała wykasować, mówię do niej dzień dobry, ona w ogóle nic, w ogóle traktowała mnie jak powietrze. Ona podeszła do tego, wiecie, punktu, gdzie tam ja miałam tą pomadkę, tak? I do tej dziewczyny mówi tak, no gdzie to jest, gdzie to jest? I ja mówię do tej pani, tutaj to jest, ona... No proszę, i wiecie co, jeszcze raz, bezczelnie prawie, że mówię dzień dobry, ona nic. Słuchajcie, i jeszcze wykasowała to, to było 3 zł, ponad 3 zł, i zrobiła Wiecie co, powstrzymałam się, dlatego że to była sobota, przyznaję, i okej, była... po 17, więc oni chyba do 18 tylko pracują. Ja tam tylko wskoczyłam właśnie po tą pomadkę, żeby dzisiaj Wam o tym powiedzieć i sobie pomyślałam, no każdy ma różny dzień, ja wiem jak to jest w handlu. Natomiast takie pchi i w ogóle nieodpowiedzenie klientowi na dzień dobry bardzo mi się nie podoba. Mówię Wam o tym dlatego, bo jestem bardzo zdziwiona, bo jak wiecie, ja jestem bywalczynią Rossmanów, kosmetycznych sklepów i nie zdarzyło mi się, żeby była tak niemiła obsługa. Tutaj ten Rossman koło mnie jest olbrzymi i nie ma tak naprawdę żadnej konkurencji i tam jest multum ludzi, przemiał niesamowity, ale mówię Wam też właśnie dlatego, że właśnie tam, gdzie są te przemiały i tak dalej, zobaczcie, to jest 3 zł. Ja robiłam zakupy i na mnie mogli sobie skasować 3 zł. A takich ludzi tam się tysiące przewija. Na jednym produkcie. A te takie pierdółeczki, słuchajcie, świąteczne, non stop są przeceniane. Ludzie biorąc po kilka, nie patrzą po prostu. A no 10 zł więcej czy coś, może ja źle obliczyłem. Nie, nie źle obliczyłeś, po prostu cię skasowali. Także słuchajcie, patrzcie naprawdę, zwracajcie na to uwagę, bo to... Pomijam już fakt, że ta pani była bardzo niemiła i w ogóle, wiecie, takie fukanie, zniesmaczenie, że o, co to 3 zł? No hello, jak dla niej to nie jest 3 zł, nic, no to niech mi da te 3 zł. I szacunek po prostu, wiecie, uprzejmość dla klienta, no to to jest podstawa. Ja rozumiem, że... oni mają tam przemiał ludzi, słuchajcie, i robią pewnie takie, wiecie, że tak powiem, przerabiają tyle i sprzedają tyle, co nie jeden sklep chciałby, tak? I nawet, słuchajcie, jak zgłosicie, że ktoś tam jest niemiły czy coś tego, to nie mają to, szczerze, powiem Wam, z doświadczenia, wiem, w dupie,
Sorry za język, ale mało to ich interesuje, jeżeli jest sprzedaż. Jak sklep robi sprzedaż, wiecie, i ten, to ich tak naprawdę nie interesuje, czy jest miły, czy nie. Jest efektywny i tyle. To się dla nich liczy. Dlatego tylko zmienić my możemy to, po prostu patrząc, sprawdzając te ceny, słuchajcie. Więc teraz w tych amokach, nie amokach, te pierdółeczki wydają Wam się, że są na przecenie i tak dalej. Sprawdzajcie, sprawdzajcie na kasie, nie odchodźcie, bo tu 3 złote, tu 3 złote, tu 3 złote. Na Was może być to tylko 3 złote, ale takich ludzi tysiące będzie. Zastanówcie się. I uprzejmość, słuchajcie, ja to już nie pierwszy raz ten Rossmann mi tutaj podpada. Jak jeszcze, wiecie, ja jak mnie znacie, ja mam swoje granice. Jak on jeszcze raz mi jakoś tak podpadnie, to na pewno nie omieszkam po prostu zwrócić uwagę i po prostu napisać, jaka tam jest obsługa i jak tam traktuje się ludzi, w tym mnie, tak? Głównie chodzi mi o obsługę mnie i mega po prostu, wiecie, no... Zdarzać się może dobrze, może w systemie nie było wprowadzone, ale no słuchajcie, promocje trwają i ja nie widziałam, żeby ta pani w systemie zmieniła, no po prostu wykasowała, a ja pracowałam w Pepco i wiem, jak w systemach się zmienia i to nie jest tak, że ona sobie wykasuje, ona po prostu zrobiła to wykasowanie na mnie, nie w systemie, rozumiecie? Więc uważajcie, bo to jest 3 złote. I wiecie, i ten jej taki, no hello, no naprawdę, ja wzięłam, wiecie, ugryzłam się prawie, że w język, bo mówię, okej, no to jest sobota, może być zmęczona i tak dalej, ale to i tak jej nie usprawiedliwia, bo to jest 3 złote. To jest moje 3 złote. A ile takich osób było, to ja nie wiem. I dlaczego tak się do tego podchodzi, wiecie, i... Mało tego, nawet mi nie odpowiedziała dzień dobry, rozumiecie? Ja 2 razy do niej mówiłam, mówię dzień dobry i ten, ona w ogóle mnie zignorowała, w ogóle, co to ja jestem? Także, wiecie, to jest przykre, ale pamiętajcie o tym, że handel, no te ich premie to właśnie z tego żyją. Nie oszukujmy się, żyją też z tego, że po prostu, no... pływa więcej kasy, chociaż jeżeli, jak ja pracowałam w Pepco i była, mówiłam Wam, było za dużo w kasie pieniędzy, to oddawało się do wspólnej skarbonki, żeby było na kawę, na herbatę, na papier toaletowy. Także my nie dostawaliśmy tych pieniędzy, jeżeli była nadwyżka w kasie. Natomiast jeżeli brakowało w kasie, to wyciągałam z własnego portfela i zdarzyło to się nieraz. Więc oczywiście to działa w dwie strony. Potrafią i klienci oszukiwać i, że tak powiem, sprzedawcy. Ale że ja teraz, ale że każdy z nas, pamiętajmy, może się znaleźć w sytuacji i sprzedawcy, i klienta, to warto pamiętać o tym, że dzień dobry, dziękuję, przepraszam. To są magiczne słowa i warto ich używać. I one naprawdę atmosferę wokół każdej sytuacji potrafią zmienić. I do tego właśnie sprawdzajcie, słuchajcie swoje paragony. Dlatego w sumie dobrą opcją jest ta samoobsługowa, bo ja sobie spokojnie każdy produkt przepuszczam i widzę, ile on kosztował i wiem, ile kosztował. A jakbym miała, wiecie, więcej tych produktów, poszła do kasy, to tak bym myślała, a no 3 zł, 4 zł, może mi się coś tam pomyliło. Przy większej ilości tak jest, tak to działa, przynajmniej w moim przypadku, więc... Dobra, tyle. Nagadałam się niesamowicie. Boże, chciałam, żeby to był krótszy jakiś vlog, a jeszcze nie pokazałam Wam tej zebry. Dobra, to idę, ale no chciałam Wam wspomnieć o tym, bo myślę, że to jest ten czas teraz, który jest. No to no nie ukrywajmy, to kasa płynie jak woda. Więc no, bardzo mi się nie podobało to, słuchajcie. Bardzo mi się to nie podobało, zwłaszcza
podejście tej pani, która mnie po prostu potraktowała normalnie jak, wiecie, intruza. Pchi! No pchi, serio. Wstrzymałam oddech, mówię, okej, okay, jest sobota, jest już ona, prawie kończy pracę, no i tutaj taka się trafiła, która chce 3 złote z powrotem. Tak, chcę swoje 3 złote, bo dlaczego mam przepłacać? Także pamiętajcie, i wiecie, już mi nie chodzi o to, bo może faktycznie jeszcze w systemie tego nie było i tak dalej, tysiące rzeczy, ale wiecie, do czego ja się przyczepiam? Do tego, dzień dobry, dziękuję, przepraszam, nie usłyszałam takich słów. Nie usłyszałam takich słów, a robię zakupy w Rossmanach, Hebe, w Naturze i w różnych kosmetycznych drogeriach i nie spotkałam się jeszcze, tak jak tutaj, z taką ignorancją i z taką niemiłą obsługą po prostu. Więc każdy z nas może być kiedyś na innym, wiecie, z innej strony lady i uwierzcie mi, że dzień dobry, przepraszam, dziękuję. Działa w obie strony. Po prostu. Dobra. Idziemy. Powiem Wam, że z tego, co rozkminiłam, z tego, co siedziałam przy stole, z tego, co siedziałam przy sofie, to wróciłam do pozycji stoicie na ekspresie do kawy. I tutaj po prostu z okna to światło. Dobra, to szybko. Jeszcze raz powtórzymy. Zebra mamy tu, słuchajcie, 2, 0, 1 light, korektory, Maybelline. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Dużo dobrego o nich słyszałam, że są nawilżające, niewysuszające. I ten kolor był 01, który często nie mogłam wcześniej trafić. I była bardzo dobra cena, bo one, jeden potrafi kosztować 30 zł prawie, a były po 15 zł, więc miałam 2 w cenie jednego. Jeszcze podejdę tu do okna, słuchajcie, bo tam to w łazience było. Jeszcze do okna, zobaczcie. No świetny jest ten korektor. W ogóle go nie widać. Bardzo ładnie tutaj wyrównał kolory skóry. Ja, wiecie, mam podpuchnięte jeszcze oczy. Te rzęsy wywołują mniejsze spuchnięcie, ale no wywołują, natomiast nie swędzą mnie, to jest bardzo dobre, ale super, bo kolor jest świetny, więc przy dziennym świetle, zobaczcie, tak to wygląda, więc koniecznie chciałam na gorąco zrobić ten test tego korektora, bo już nie wytrzymałam, słuchajcie, więc tak on wygląda. Natomiast w dalszej części filmu nie będziecie widzieli mnie z tym korektorem, bo to robię później, te przebitki. No, ale tutaj chciałam wstawić do filmiku, żebyście widzieli i w świetle łazienkowym, no tak, żebyście widzieli w świetle łazienkowym i tutaj w świetle oknowym, czyli w świetle dziennym, jak wygląda ten korektor. Naprawdę świetny. I konsystencja jest super, bo nie jest ani za, wiecie, lejący, za gęsty, pięknie się rozprowadza. Także mega się cieszę. Także w dalszej części tego filmiku nie mam korektora pod oczami, bo robię to na koniec, ale chciałam się od razu podzielić na gorąco, że kolor jest super. Także mega mi się podoba. Rimmel Lasting zachwalany. Zobaczymy. Chciałam go właśnie wypróbować. Kate. Nawet nie pamiętam, jaki to jest kolor, słuchajcie. Nie pamiętam. Jak kogoś interesuje, to niech napisze, to ja wtedy napiszę Wam, jaki to kolor. Wtedy się doczytam. Nie mam jeszcze okularów, ale wysilę się, ale jeżeli nikogo nie interesuje, no to... No widzicie, nałożyłam go sobie wcześniej też. I właśnie to, co wspominałam Wam w vlogu z tego Rossmana, że słocze, to, że coś wygląda tak, i to zobaczcie, jak żarówiasto, wcale nie oznacza, że na moich ustach będzie tak wyglądać. Bo moje usta, ogólnie wydaje mi się właśnie, że taki lekko brzoskwiniowo wpadający w róż bardzo dobrze wyglądają. I teraz jak widzę, słuchajcie, w podglądzie, to bardzo fajnie ten kolor wygląda. A tutaj wygląda na żarówiastego. Ja się przeraziłam, jak zobaczyłam, jaka to jest żarówka. Swatch T,
też mnie przeraził, bo to taka żarówesta, a nałożyłam na usta i jest naprawdę fajny. Bardzo fajny odcień, bo mi właśnie takie pasują. Wiecie, piegi. Także spoczko. I co tu mamy jeszcze? Słuchajcie, tak. Zebrę zakładkę. No i właśnie. I jeszcze trzy rzeczy. To jest bardzo ciekawe. O, otwarte. Ktoś to otwierał. Nie ja. Słuchajcie, Paese Powder Brown Pencil. Kurczę, wkurza mnie to, że to jest do góry nogami, ale gdzieś tutaj wkleję Wam właśnie. Bardzo mnie zaciekawiło, bo powiem Wam, że... Bo to jest kredka, a ja lubię używać kredek. Pomady do oczu. Kupiłam sobie Eveline pomada. Bardzo jest fajna, natomiast to jest, wiecie, w kremie. I jakoś mi się źle tym operuje. I jakoś tak nie jestem przekonana. Używam kredki Maybelline Temptation, którą bardzo lubię i jest super. A teraz nie mam nic, dlatego właśnie zaraz zobaczymy, jak to Paese się sprawdza, bo byłam bardzo ciekawa i właśnie ja lubię temperowane. Zobaczcie, tutaj słocza to. O, i on jest taki, no tak, brown właśnie. Wzięłam specjalnie, bo ja nie wiecie, powder brown, soft brown, soft brown. Teraz sobie wezmę lusterko. Nieprzygotowana jestem zupełnie. Zobaczcie, jak światło się zmienia. Jak odeszłam, już inne jest. Bo ja używam właśnie Temptation Maybelline i jest rewelacyjny. I mam drugą jeszcze, bo też jak były promocje w Rossmanie, to sobie kupowałam te kolorówki, bo one mi się bardzo dobrze sprawdzają, a chciałam wypróbować, bo dużo dobrego słyszałam o tym Paese. Zobaczymy. O, kredki, tak, to jest, słuchajcie, coś, co ja lubię, bo jednak pędzelkiem, wiecie, pomady to, no, pomady marzą się takie. Mają fajny efekt, ale uważam, że nie są na co dzień. Po prostu rano chcę fajnie, szybko podkreślić rzęsy, a nie pędzelkiem. Wiecie, później pędzelek trzeba myć i tak dalej. Wow, idealny kolor, fajnie właśnie. Widzicie? Naprawdę fajny kolor. Właśnie taki mi pasuje, wiecie, nie czarny, nie rudy. Wow, super. Jest bardzo miękka, taka właśnie, ale miękka, taka pudrowa, dosłownie pudrowa, tak. Wow. Mega się. Wow, jaka szczota. Super. Zobaczcie. Wow. Od razu człowiek z brwiami, chociaż ja, słuchajcie, mogę być człowiekiem bez brwi. W ogóle w dzieciństwie to miałam białe, w ogóle nie miałam brwi, serio. Bardzo fajna i mega, mega mi się kolor podoba, wow. Bardzo fajna, bardzo, bardzo. Bardzo mi się podoba kolor i szybko się nakłada i ona jest tak fajna, bo jest taka niby twarda, bo to jest kredka, tak, ona się temperuje, ale jest taka miękka i jak ją dotykacie, to jest taki właśnie jakby pudrowość i ona się tak rozsypuje, nie rozmazuje, tylko jakby rozsypuje się po tych włoskach. Mega! I dwa ostatnie gadżety, słuchajcie, jak jesteście tu dłużej ze mną na kanale, to wiecie, ja nawet mam filmik o tym, że co jest w gąbeczkach naszych, tak, do makijażu i że ja używam palców, a tak naprawdę w ostatnim czasie to pędzli, bo pędzle mi łatwiej wymyć po prostu. Natomiast jak już kupowałam tą kredkę, to zobaczyłam, że w promocji jest, słuchajcie, Real Techniques. A ja lubię Real Techniques i jeszcze właśnie spodobało mi się, że to jest takie tutaj etui podróżne, więc jak gdzieś jadę, tak, na wakacje czy coś, to żeby to włożyć w to etui.
Niech zobaczymy. O. Fajnie. Brawo. Brawo, brawo. O. Royal Techniques, zobaczcie. Nie rozpadło się. O. Taram. Fajne. No taki gadżet, ale bardzo mi się to spodobało. I mówię, dobra. Oczywiście zgodzę się z tym, że nakładanie gąbeczką daje inny efekt, ale pamiętajmy o tym. Ja o tym pamiętam po prostu, że po pierwsze więcej produktu zużywacie, zawsze więcej produktu zużyjecie, bo gąbka wchłania. Poza tym mycie, to jest dużo wody się zużywa, ale jest to wygodne. I że ja lubię Real Techniques, bo i z Glam Shopu używałam, Beauty Blender jest ok, ale Real Techniques w spokojności, że tak powiem, mi wystarcza. I słuchajcie, no to jak już, że tak powiem, powrócę do używania, no tak, więc jeżeli już będę go używać i mam podróżne, to jajeczko strasznie. Powiem Wam, no właśnie, co na mnie zadziałało, to to, że zobaczyłam, że właśnie jest w promocji i to w promocji właśnie to z tym jajeczkiem do przewożenia, że można to schować na przykład, bo to mnie zawsze też irytowało. To można do pewnie, że do plastikowej torebki i tak dalej, różne, ale to jest taki gadżet praktyczny po prostu. I nawet lepiej, mniej miejsca zajmuje, jak będę jechać gdzieś, niż pędzel, tak? Pędzel jest dłuższy, to już mniej miejsca mi zajmie. No więc jeżeli już to wzięłam, to pomyślałam sobie, że wezmę też. Widziałam kiedyś w Rossmanie były. Po prostu podstawkę, że tak, że jak umyję to jajeczko, tak, to sobie wstawię takie golden rose. To sobie od razu wstawię, żeby miało jak schnąć. Jest taki zestaw, zaszalałam, taki zestaw, słuchajcie, do makijażu. No i będziemy robić makijaż, tak? Więc mega, najbardziej się cieszę z tej kredki. Wow, to był strzał w dziesiątkę. Resztę zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa tego korektora. Tak jak wspominałam Wam, że ten korektor ja używałam, tylko nie mogłam dostać tego właśnie najjaśniejszego, a te ciemne używałam mieszając i w ogóle stosowałam go jako podkład. Tak najbardziej. Ale on jest bardzo fajny, bo jest lekki, nawilżający, nieprzesuszający. A ja takie najbardziej lubię. Dużo dobrego właśnie o tym podkładzie słyszałam i był na promocji, więc go wzięłam. Kate nie jest zła. Zobaczymy. W pierwszym odruchu bardzo się wystraszyłam, ale nie jest zła. Dobra, dopijam kawkę. Z Wami żegnam się w tym vlogu. Słuchajcie, także a propos choineczki w Rossmanie, a więc tych, wiecie, promocji świątecznych, uważajcie, sprawdzajcie paragony, bo systemy potrafią zawodzić, tym bardziej ludzie potrafią zawodzić. I przypominam o magicznych słowach. Dzień dobry, dziękuję, proszę, proszę, jeszcze jest takie piękne słowo, przepraszam, do widzenia. Myślę, że wszystkim nam przydadzą się te słowa w tych dniach grudniowych. Także żegnam się z Wami w tym vlogu. Będzie, chciałam, żeby był krótki, ale jak to ja, to się rozgaduję. Ale a propos właśnie tych zakupów, to już chciałam to wszystko połączyć razem. O tych sytuacjach, które się zdarzają w drogeriach kosmetycznych. Mi się przydarzyły. I to nie pierwszy raz w ogóle, że zwracam uwagę. W tym Rossmanie, w którym właśnie teraz chodzę, to jest, słuchajcie, trzeci raz, kiedy zwracam uwagę, że cena była inna, a nie była wprowadzona w systemie. Trzeci raz mi się to zdarzyło. Więc no, myślę, że to już jest spory sygnał, tak? I ani razu nie przypominam sobie, żeby ktoś mnie przeprosił. Ani razu. Wiecie, ja nie potrzebuję przepraszania i byle, tylko po prostu przepraszam.
A teraz, trzecim tym razem, teraz ostatnio przy tej chodnicy, to Pani nawet się nie przywitała, pomimo że ja dwa razy dzień dobry do Pani, Pani mnie olała w ogóle i jeszcze trzy złote. Serio? Powstrzymałam się, bo słuchajcie, no naprawdę miałam na końcu języka, no to proszę, jak dla Pani takie pchi, to proszę mi dać te 3 złote jeszcze. Może Pani ma jeszcze jakieś pchi, pieniądze, które dla Pani nie mają wartości. 3 złote ode mnie, a ilu takich było klientów? Nie wiem. I co, te pchi dla Pani to jest pchi? Ja rozumiem, słuchajcie, że to niekoniecznie ona tą kasę zbija, ale ktoś zbija tą kasę. Tym bardziej właśnie nie wiem kto, bo ja pracując w Pepco, to te nadwyżki oddawałam do wspólnej kasy, gdzie kupowano środki czyszczące, herbatę, papier toaletowy. A jak się rozchodziły te pieniądze, to ja nie wiedziałam. A jak brakowało, to ja musiałam oddawać, więc ja rozumiem i każdy z nas może się, wiecie, po drugiej stronie lady znaleźć. Ale warto pamiętać o magicznych słowach. I po prostu pamiętajcie, że to są wasze zakupy, wasze pieniądze i nikt za was nie będzie tego pilnował. I zwracanie na to uwagi zachęca po prostu. Tym bardziej, kiedy właśnie teraz te są promocje, taniej kupujemy. No, nie wiem, czy tak taniej. Zajrzyjcie na swoje paragony. Sprawdzajcie ceny, to Wam polecam, szczególnie właśnie teraz, w tym ferworze przedświątecznym. Dobra, rozgadałam się. No i widzimy się niedługo w następnym, tak? W ogóle, o Jezu, no. Także dziękuję, że jesteście, dziękuję za oglądanie, za wsparcie i widzimy się w następnym. Pa!